Amanda Makar poświęciła miesiące pracy, żeby zrobić z zaniedbanej barki miejsce do życia. Dzisiaj z pomocą Stuarta Andrewsa, który żyje tu od 7 lat, barka zyska nowy wygląd. Trzeba tylko rozebrać niepotrzebne części. Możemy rozebrać tylną część, żeby umieścić tam silniki. Chciałabym je przenieść, by zyskać więcej miejsca. Zaczynamy ciąć i burzyć. Amanda chce tu mieszkać, natomiast nie chce się przemieszczać, więc silniki niepotrzebnie zajmują miejsce. Aby je usunąć, najpierw trzeba rozebrać 40-letni zbutwiały pokład. Denerwuję się, jeśli potniemy go w złym miejscu albo zdejmiemy niewłaściwą deskę, moja barka może zatonąć. To mój nowy dom. Jeśli się nie uda, znów zamieszkam w namiocie. Gdybym robiła to sama, byłabym daleko w tyle i na pewno zaczęłabym płakać. Teraz musisz czuć się lepiej. Trochę tak. Mamy co robić. Silniki na dlaczego nie są stare i zaśniedziałe. Nie działają i do niczego nie służą. Ależ to ruina. Zajrzę tutaj. Bezlitosne alaskańskie warunki dotarły do silnika łodzi i sprawiły, że śruby łączące go z kadłubem zardzewiały. Aby pozbyć się starych metalowych części, Amanda potrzebuje pomocy przyjaciółki i byłej mechanik Mary Miller. Kiedy weszłam, najpierw pomyślałam, czy mogę bezpiecznie tam stanąć, żeby podłoga pode mną nie runęła. Jest aż tak źle. Jak długo pracowałaś jako mechanik? Około 25 lat. Szłoby nam szybciej, gdybyśmy miały klucze grzechotkowe. Sama nie wiem. Amanda chciałaby wyjąć stare silniki przed końcem dnia. Jednak z każdą wyciągniętą śrubą odkrywa więcej problemów. To nie działa. Ta strona nie chce odejść. Coś tu jest nie tak. Jesteśmy tu od rana, a problemów robi się coraz więcej. Wszystko zardzewiało. Panuje zupełny chaos. Nic już się nie da z tym zrobić. Większość ludzi widzi w tej barce ilość pracy potrzebnej, by ją naprawić. Ja z kolei widzę dom. Po odsłonięciu silników na barce, Amanda płynie przez Port Protection do sklepu Jacka Masona z nadzieją, że jego wciągnik, zazwyczaj używany do połowu ryb, uniesie wielkie żelastwo. Najlepiej by było usunąć silniki bez nabierania wody, wrzucić je na platformę i przejść do budowania. Panie Mason, czekamy na opinię eksperta. Ta barka? Tak. Dlaczego ustawiliście ją odwrotnie? Na Jacku zawsze można polegać. Zna się na wszystkim. Sądzicie, że lina wytrzyma? Może użyjemy łańcucha? Teraz boję się, że lina pęknie i silniki spadną na kogoś albo przebiją barkę. Nie owijaj jej tutaj. Mam je mocniej zacisnąć? Zobaczmy, czy można je unieść. Chwila, najpierw wyjdę. Nigdy nie widziałam nic podobnego. Nie chciałam mieć nic wspólnego z podnoszeniem tak ciężkiego sprzętu na linie. Mogła się zerwać w każdej chwili i spaść na niego albo połamać mu nogi. Chyba chodzi o rurę. Stuart, uważaj. Coś go przytrzymuje. Wciąż jest do czegoś przyczepiony. Są cięższe, niż im się wydawało. Ślisko tutaj i nie mogę za nic złapać. Wciągam z całej siły. Gotowy? Poleci w twoją stronę. Nie można podnosić tak ciężkiego sprzętu za pomocą liny. Do tego potrzebny jest łańcuch. To bez sensu, nie uda nam się.
Musimy spróbować czegoś innego. Gotowy? Ciągnij. Bingo! Poszło. Możesz podnosić. To nie jest wyciąganie silników ze starego Forda. Trzymaj. Bez Stuarta i Mary byłabym w kropce. Nie wiem, ilu sąsiadów jest gotowych stanąć pod dwutonowym silnikiem, żeby komuś pomóc.